że jest to idea kontynuacji zamierzeń, celów grupy referendalnej jest oczywista i stwarzamy alternatywę dla tych mieszkańców, którzy brali udział, czynny udział w referendum, a było tego dosyć sporo, bo ponad 4800 osób, z czego w 97% opowiedzieli się jednoznacznie za odwołaniem burmistrza Bogusława Szpytły i Rady Miejskiej w Kłodzku. I taką alternatywę i szansę mamy zamiar stworzyć, tworząc w najbliższym czasie komitet wyborczy, bo stowarzyszenie takie prawo będzie miało, korzystając z ustawy ordynacja wyborcza do sejmików, do samorządu lokalnego, sejmików wojewódzkich i z tego w całej rozciągłości pewnie skorzysta. Teraz mamy okres wyborczy, więc stowarzyszenie zostało powołane w referendalnie 2012, aby móc startować, dać swojego kandydata, mieć swój program wyborczy i dać tym ludziom normalność i spokojne życie w tym mieście i móc mieć też spokojne dla pokolenia młodszych. Zapewnić możemy o jednym, że jest to osoba godna, jest mieszkańcem mądra, jest mieszkańcem Kłodzka, nie ustępuje w niczym obecnemu burmistrzowi, a atuty młodości, rozsądku, mądrości są istotne. Takiej szacownej osoby już nie można znać imienia i nazwiska. Mam nadzieję, że się zgodził na, czy zgodziła ta osoba. Ta osoba... czasu nie ma dużo, to już jest lipiec, koniec lipca. Panie Mirku, ta osoba zgodziła się, bo przecież inaczej nie byłoby mowy o kandydacie na burmistrza. Natomiast uważamy, że na dzień dzisiejszy jest nieco przedwcześnie o omówieniu kandydatury, dlatego że wszyscy wiemy dokładnie, jak to wygląda i jak to się dalej będzie toczyło. Natomiast myślę, że obawa, panie redaktorze, co do tego, że jest zbyt mało czasu, my ten czas znamy. Natomiast sądzimy, że tak naprawdę cały ten największy bój rozpocznie się na przełomie sierpnia i września. Także mamy czas taki, żeby jeszcze na tą datę, o której mówimy, żeby mówić o tym, że wysunięte przez nas zaproszenie do współpracy wszystkich tych, którym na sercu leżą sprawy Kłodzka. Chcemy przeprowadzić spotkanie w szerszym gronie, szerokie spotkanie, zapraszając wszystkich chętnych po to, żeby wystawić kandydatów godnych, sensownych, zarówno do Rady Miejskiej Kłodzkiej, jak i burmistrza miasta Kłodzkiej. Nawiązaliśmy nić porozumienia z Porozumieniem Ruchów Miejskich, które niedawno wystartowało w Warszawie. Także będziemy z nimi, miejmy nadzieję, współpracować głównie na nurcie merytorycznym, jeśli chodzi o jakieś pomysły, koncepcje. Nasz ruch jest jak najbardziej ruchem obywatelskim, prodemokratycznym, oddolnym i chcielibyśmy się tego głównie trzymać. W 2012 roku zmobilizowaliśmy grupę prawie 4800 mieszkańców Kłodzka. Dzisiaj czujemy się w obowiązku tym ludziom jeszcze raz pokazać, że nie tylko jesteśmy jako grupa referendalna przeciwko czemuś, ale również mamy koncepcję jakiegoś rozwoju, jakiegoś programu, jakichś pomysłów i to też wyniknęło od ludzi, którzy się z nami spotykali, którzy mówili, że skoro zrobiliśmy ten pierwszy krok w 2012 roku, powinniśmy w tej chwili jeszcze zrobić ten drugi krok, albo nawet ostateczny. A wybory są takie, że tutaj nie tylko możemy negatywnie jakby podchodzić do sprawy, czyli przeciwko burmistrzowi, przeciwko Radzie Miejskiej występować, tylko mamy również możliwość zaprezentowania tego pozytywnego przekazu, pozytywnego programu, tych haseł, tych takich drobnych rzeczy, które właściwie zostały zapomniane przez władze Kłodzka. Coś takiego, co potrzebują mieszkańcy, a nasza władza niestety w Kłodzku funkcjonuje od dłuższego czasu zupełnie w oderwaniu od tych przyziemnych problemów mieszkańców, najzwyklejszych, od studzienek kanalizacyjnych, poprzez rowy melioracyjne, poprzez sprawy takie czysto życiowe. Władza miejska w tej chwili cały czas buja w obłokach, na linach, gdzieś między jedną a drugą twierdzą i we Wrocławiu.
Także nie ma, zresztą to pokazały też spotkania z mieszkańcami, że burmistrz przychodzi i pyta się, co chcecie. Burmistrz powinien wiedzieć, co oni chcą. Burmistrz po 8 latach powinien doskonale wiedzieć, jakie są problemy na której ulicy, jak je powinien załatwiać. Powinien zresztą mieć służbę i zaufanych ludzi, kierowników, dyrektorów, którzy powinni to bez problemu wiedzieć i zrobić. A nie, że on dopiero w tej chwili, burmistrz z karteczką, chodzi i notuje, które studzienki kanalizacyjne należy przetkać. To powinno być zrobione na bieżąco i nie powinno zawracać głowy się takimi problemami najwyższemu urzędnikowi w Płocku. Więc dzisiaj zebraliście, dostałem zaproszenie na konferencję, oprócz gładkich, okrągłych słów, tak naprawdę to ja nic nie usłyszałem, zero informacji, oprócz jednej informacji, że jesteście. Panie Jirku, odpowiem brutalnie. Brutalnie odpowiem i powiem tak. Proszę zwrócić uwagę szczególną na artykuł choćby w Gazecie Kłodzkiej mówiący o sprawie mediów w Kłodzku. Dzisiaj tak prawdę powiedziawszy na rynku medialnym nie ma możliwości tak zwanego wolnego słowa. Dzisiaj, panie Mireczku, niestety już i w to wątpię, dlatego że jak czy sobie przypominasz kolego... Nie puściłem jakiegokolwiek artykułu, który napisałeś, przestań. Dlatego mówię o brutalności, że wtedy, kiedy uważałem, że pismo między innymi twoje uznawałem za naprawdę bardzo wolne od wszelkich innych takich rzeczy, o których tutaj mówimy, to tam publikowałem. Dzisiaj tak niestety nie uważam. Natomiast sprawa została wyciągnięta bardzo wyraźnie i mocno. I tutaj w kierunku Gazety Kłodzkiej chwała wam za to, że takie tematy poruszacie, bo istota sprawy leży po prostu w demokracji. Jak nie ma wolności słowa, nie ma możliwości krytyki, to nie ma demokracji. I póki co w Kłodzku takiej rzeczy na dzień dzisiejszy w mojej przynajmniej ocenie nie ma. I dlatego dzisiaj próba, to co obserwujemy na rynku medialnym, te ataki, często nawet chamskie ataki na różnych forach internetowych w stosunku do osób, do wszystkiego, co jest odmienne od obecnej władzy samorządowej, czy odmienne zdanie ma do pana burmistrza, to jest atakowane w różny sposób. Powiedziałbym, że budzi to niesmak i trzeba, jak to się mówi, tutaj też to zmienić. Gdybyśmy dzisiaj powiedzieli o kandydacie, to mamy sytuację taką. Jak zostało powiedziane, jest program, zarys programu, który jest również udziałem naszego kandydata na burmistrza. Naszego kandydata na burmistrza miasta Kłodzko chcemy powołać w powołaniu komisji wyborczej w drugi dzień. Jeśli mówimy, że ona jest, no to snujcie domysły i piście w prasie, że w waszej ocenie pewnie to będzie taki kandydat i my wtedy wam powiemy, tak, jest to ten kandydat i poprosimy o jego poparcie. Czy państwo wierzycie, że ten wasz nieznany kandydat jest w stanie wygrać, pokonać burmistrza Szpytne wybora? Gdybyśmy w to nie wierzyli, to pewnie byśmy tego kandydata nie wystawiali. Prawdę powiedziawszy, dzisiaj ocena sytuacji jest taka. Proszę mi przedstawić w państwa ocenie między innymi takie warunki, dla których inny kandydat prócz pana burmistrza Szpytny nie mógłby sprawować funkcji burmistrza, biorąc to pod uwagę wykształcenie, no, działanie, dotychczasowe działanie zawodowe czy różnego typu i nawet to, czy, patrząc z punktu widzenia mieszkańców Kłodzka. Jest mieszkańcem, akurat ten jest mieszkańcem Kłodzka. Chętnych i zainteresowanych współpracą i działaniem zapraszamy. Czy są jakieś plany dalekosiężne w stowarzyszeniu oprócz tych najbliższych wyborów? To będzie zależało od osób i grup, które będą chciały z nami współpracować i wtedy będziemy rozszerzać swoje horyzonty. Jak się nie uda wygrać waszemu kandydatowi w wyborach tych na burmistrza, jakie plany? Plany są takie, że to przejmiemy Radę Miejską i będziemy kontrolować burmistrza.